Kiedyś miałem fatalne wyniki. Teraz jest inaczej, ale tego rekordu już nie pobiję. Nosiłem ją przez 11 lat na sobie. Otyłość nazywana jest epidemią XXI wieku, ponieważ jest przede wszystkim bardzo ciężką chorobą. Jest to choroba przewlekła, choroba cywilizacyjna. Niezwykle dużo można zrobić poprzez właściwą prewencję, czyli właściwe odżywianie, aktywność fizyczną, bo otyłość niestety, ale powoduje również wiele problemów nowotworowych. Dlatego jeśli ktoś jest otyły, na pewno się nie powinien tego wstydzić, tylko powinien się zwrócić do specjalisty, bo tą chorobę po prostu trzeba leczyć. Główną przyczyną otyłości to jest tak naprawdę nasz styl życia. Genetyczne uwarunkowania również mają tutaj ogromne znaczenie. Otyłość bardzo często, niestety, ale leży u podłożu takiej natury psychologicznej i tutaj praca wtedy z pacjentami musi również się odbywać poprzez właśnie taką pracę psychologiczną, uczenia takiej osoby radzenia sobie ze stresem, analizy ogólnej sytuacji życiowej. Przyczyn otyłości jest naprawdę bardzo wiele i ja tak ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć, że dotyka bardzo różnych osób w różnym wieku, z różnych grup społecznych. Nie powinniśmy się tego wstydzić, tylko powinniśmy po prostu mądrze się odchudzać, zrobić to raz a porządnie, a nie poprzez próby, które często również są przyczyną, właśnie niewłaściwe próby odchudzania, diety cud, są bardzo często przyczyną otyłości. Motywacja jest najważniejsza w procesie odchudzania, jest to takie paliwo w całym procesie. I zawsze na początku każdy powinien się zastanowić, dlaczego chce ten proces rozpocząć. Ja to swoim pacjentom powtarzam, że to bardzo często jest najważniejszy projekt w życiu, bo on się faktycznie przekłada na inne nasze czynności, na inne projekty, które realizujemy, nasze życie rodzinne, zawodowe. I motywacją bardzo często dla pacjentów jest przede wszystkim poprawa wyglądu zewnętrznego. I tego się nie musimy wstydzić. W każdym wieku można się odchudzać. Nasi pacjenci mają często nawet powyżej 70-80 lat i też warto, chociaż akurat dla nich wtedy głównym środkiem motywującym jest poprawa kondycji zdrowotnej. Bardzo często jest też tak, że nasi bliscy się faktycznie już o nas martwią i wtedy taka obietnica, troska tych osób bliskich jest też bardzo często taka motywująca w procesie odchudzania. Warto tą motywację pielęgnować. Ona często podczas realizacji odchudzania się zmienia. I trzeba tworzyć sobie nową motywację i bardzo mocno ją pielęgnować. Nie możemy pozwolić, żeby ona nam się zmniejszyła, bo dzięki temu tak naprawdę staramy się robić wszystko precyzyjnie i kompleksowo. A tylko wtedy może się udać zapanowanie nad takim poważnym problemem otyłości. Mądre odchudzanie to przede wszystkim jest takie odchudzanie, które będzie dostosowane do naszego trybu życia, dostosowane do naszych możliwości fizycznych, ale też czasowych. Nie możemy podejmować zadań, którym nie sprostamy. Ja się często spotykam właśnie z takim podejściem, że ktoś chce szybko osiągnąć efekt, zaczyna przechodzić na dietę małokaloryczną, zaczyna bardzo intensywnie ćwiczyć, to się zawsze kończy przetrenowaniem organizmu i w konsekwencji rezygnacją z takiego procesu. Więc to trzeba dobrze zaplanować. Trzeba dobrze dobrać narzędzia do tego procesu, czyli dostosować dietę, dostosować trening do każdego pacjenta indywidualnie. Wtedy faktycznie może to się udać. Odchudzanie uczy żywienia. Ja zawsze mówię, że otyłości nie da się pokonać, ale można na nią zapanować. Więc to bardziej polega na zmianie pewnych nawyków, wprowadzenie racjonalności, regularności 4-5 posiłków w ciągu dnia, lekkich dietetycznych kolacji i aktywności fizycznej. Bardzo dużo można sobie wypracować, realizując właściwy proces treningowy. I to się udaje. Rozbudzanie włókiennych mięśniowych, które ja zawsze nazywam pożeraczem kalorii. Nie każdy kilogram utraconej wagi powinien nas cieszyć, tylko kilogram utraconej tkanki tłuszczowej. Nasza dieta w okresie jesiennym na pewno powinna zawierać dużą ilość warzyw. Warto korzystać z warzyw mrożonych, bo one są świeżo mrożone i zachowują swoje wartości odżywcze. Na pewno warto jeść również ryby, które zawierają odpowiednie kwasy omega-3, ale nie powinniśmy też zapominać o produktach mięsnych. Warto pamiętać o tym, że w momencie, kiedy włączymy proces treningowy i rozpoczynamy proces odchudzania, nie powinniśmy zapominać o dobrym suplemencie witaminowo-mikromakroelementowym.